Siemanko ludzie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Oczywiście jest to PES i jest to seria Quixel. Bardzo byli niektórzy zawiedzeni, że w ciągu ostatnich 6 spotkań ani raz nie przegrałem. No cóż, nie chodzi o to, żeby skwixelować jednego za drugim i skończyć tą serię w 2 odcinkach. Chodzi o to, żeby jak najdłużej bronić i grać najlepiej, bo chyba chcecie widzieć moją dobrą grę w każdym odcinku, a nie tylko jak przegrywam, chociaż niektórzy liczą na same porażki. Muszę was zmartwić, będę starał się grać jak najlepiej. Dzisiaj wylosujemy sobie następnego zawodnika, który musi znaleźć się w naszym składzie. Wchodzimy sobie oczywiście w nasz randomizer, ustawiamy sobie numerek od 1 do 60, bo tylu zawodników znajduje się w moim klubie obecnie. Jeszcze nikt nie został spikselowany, także przejdźmy sobie do squad list. W ogóle nie wiem, czy u was jest też tak mega gorąco, ale u mnie jest po prostu masakra. Czekajcie, nie tak, o, pięknie. No i losujemy pierwszego dzisiejszego zawodnika. Numer 53, więc jakiś mega słaby koleś, kurde. Kto ma numer 53? Jaki ty masz overall? Pokaż się. Brawo, brawo na bramkę. Pamiętacie historię z Brawo i z Bale openingów? Jeśli nie, to popytajcie w komentarzach albo zajrzyjcie do moich poprzednich openingów, bo to chyba działo się na live'ie. No dobra, skład gotowy, brawo na bramce, idziemy grać. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda w ogóle tutaj sytuacja w tabeli, bo wydaje mi się, że jestem bardzo, bardzo blisko awansu i nie wiem, czy to nie jest tak. Mam 13 punktów, jeśli wygram kolejne spotkanie, to będę w kolejnej lidze, tym razem w 5. Tam mnie jeszcze nie było, zobaczymy, idę szukać mojego przeciwnika i lecimy. Jest i nasz rywal, gram u siebie, więc to mi się podoba. Zobaczmy jego skład, 94 Team Spirit, Wayne Rooney, Kevin De Bruyne, mamy też Ezekiela Lavezziego, Simone Pepe na prawej stronie, Felipe Melo, Claudio Marquisios, mamy tutaj Alexa Sandro, Vermalena też w środku i nie wiem, kto tam jest jeszcze jeden, bo się nie przewija, Koke na prawej i Reina na ławce, zobaczmy jeszcze na ławkę rezerwowych, jakoś nic specjalnego, no ale to 94 Team Spirit troszkę mnie martwi. Idziemy grać, nie ma co gadać, trzymajcie kciuki, ci, którzy chcą, żebym wygrywał, to za to, żebym wygrał, a ci, którzy chcą, żebym przegrał, to nie wiem. Ale piękna piłeczka do Ronaldo, Cristiano, si, 1-0, pięknie. A i mamy 1-1. Znowu dośrodkowanie, tym razem z drugiej strony i Wayne Rooney strzela. Na 1-1 mamy remisik. Messi, kurczę, dlaczego to uderzyłem w środek? Powinienem to bardziej dociągnąć do słupka. Ach, zepsułem. Aj, mogło wpaść na sam koniec pierwszej połowy. Mamy 1-1 i powiem wam, że mecz mega ciężki, wyrównany bardzo w środku pola. Zobaczcie, Mount strzałów na bramkę. Posiadanie identycznie się podzieliło pół na pół. 50 na 50% oczywiście. Dwa strzały celne moje, dwa strzały celne mojego przeciwnika. No jestem ciekaw, jak się skończy to spotkanie. Dobrze, Ronaldo! I znowu źle uderzyłem. Nie w tą część bramki, w którą powinienem. Oj, pięknie do Messiego, ale za mocno. Dobry pomysł, gorzej z wykonaniem, jak to mówią. Nie, pusta bramka! Jest, nie trafił! O cholera, to jest bramka i wy się pewnie już cieszycie. 2-1, nie, ta czapka nie będzie ruszona, nie mogę na to pozwolić. O cholera, jaka kontra, nie, koleś nie strzel tego, proszę, jest! Dawaj Karim, Karim, jest! 2-2, nie ma Quixela, bronimy się dalej, ha, ha, ha. Znowu do Benzemy czy Karim? Aj, myślałem, że da nam prowadzenie. To by już była chyba przesada, chociaż... James, przepraszam. 4-2. Dziękuję, dobranoc i przepraszam tych, którzy czekali, że aż czapka się podniesie. Nie dziś. Chociaż może w tym drugim meczu przegram.
Dobrze jest chyba pogrom, bo Cristiano pakuje kolejną bramkę i mamy 5-2. Miałem powiedzieć bramkę do siatki, tak jak w ostatnim odcinku. Eurofifa to była czy ten odcinek, nawet nie pamiętam. Koniec meczu, wynik 5-2 i to oznacza jedno. Jesteśmy w piątej lidze, tam mnie jeszcze nie było, tam może być mega ciężko. Zobaczcie na statystyki, naprawdę współczuję trochę mojemu przeciwnikowi, bo prowadził 2-1, przegrał 5-2. Niesamowita końcówka spotkania, świetne zmiany, no i czapeczka dalej nieruszona. Dobra, teraz pora na losowanie kolejnego zawodnika przed następnym meczem. Wcześniej był numer 53, żebyście widzieli właśnie, że nie naciskam ileś tam razy. Naciskam po raz drugi dopiero i mamy numer 40. Nie wiem, kto ma 40, zaraz się okaże, będzie to na pewno lepszy zawodnik niż poprzednio. Jest to Xavi. O, to teraz będę lepszy przynajmniej. Żarcik. No dobra, Xavi wędruje do składu, zaraz zobaczycie, jak to będzie wyglądało. No dobra, skład gotowy, jak widzicie Xavi już zadomowił się w środeczku z Alonso i z Di Marią. Tutaj z przodu zostaje wszystko bez zmian, jeszcze tylko odnowię sobie kondycję. Szukam mojego przeciwnika i to będzie mój pierwszy mecz w piątej lidze. Jeśli chodzi ogólnie o ligę piątą, to potrzebuję 18 punktów aż do awansu i 15 punktów, żeby się utrzymać. Także ta różnica między awansem a spadkiem jest cholernie mała, bo to jest tylko jeden wygrany mecz. 15 punktów, czyli będę musiał wygrać aż 5 spotkań, żeby się utrzymać. O, to nie będzie łatwe, coś czuję. Zobaczymy, wyszukuje mi przeciwnika pomiędzy z ligi pomiędzy 4 a 6, także może być albo ligę wyżej, albo ligę niżej. To jest fajna opcja do wyszukiwania przeciwników, także ja tego zawsze używam od początku. No i zobaczymy, co tu będzie ciekawego. No dobra, mamy rywala i zobaczmy na jego skład. 93, Team Spirit, Welbeck, Jackson, Martinez. Mamy Schürrle, Bernarda, Rafinha, Mascherano. Jestem ciekaw, jak koleś będzie grał, bo skład ma taki zwykły. Ma Ariana Robena i Tevesa na ławce na przykład. Ramiresa, Varana, Ter Stegen na bramce. Dobra, idziemy grać. Zobaczmy jeszcze tylko nastroje, żeby to wszystko się zgadzało. On może zagrać sobie w całych takich ciemniejszych. Dobra, kick off. Kurde, powiem wam, że mam jakieś obawy. Koleś się nazywa Johnny Konami, czyli Jasiek z Konami. Przed meczem ustawiał jakieś cholera wie co. Może być ciężko. Tak jest, Ronaldo, podanie do Xaviego. Xavi! Jak ja tego nie trafiłem? To było jeszcze dwóch moich zawodników. Ja mogłem mu podać do pustej. Powiem wam tak, mam rzut wolny, ale za cholerę nie wiem, jak stąd uderzyć. Spróbuję jakimś, nie wiem, jakiego Rogala mu tu wcisnę. Nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia, jak tu się... O Boże! Nie! No i mamy 1-0. Tak jak przeczuwałem, tak też się dzieje. Oprócz tej akcji, którą widzieliście Xaviego i rzutu rożnego, to naprawdę póki co nie mam nic do powiedzenia w tym meczu. Dawaj, Krysiek! No nie, znowu nie trafiłem! Czuję się jak impotent, no chcę, a nie mogę. Ale piłeczka do Messiego. Leo Messi. Jak wysunął fajnie Di Maria! O, Neymar, ty to musisz trafić, Neymarito. Mam dość, po prostu czemu to nie wchodzi? No i do przerwy mamy nadal 1-0. Chociaż troszkę przejąłem inicjatywę pod koniec pierwszej połowy, ale to jeszcze nie jest to, czego oczekuję. Posiadanie piłki minimalnie mam mniejsze, ale strzałów mam więcej. Druga połowa, oczywiście około 60-70 minuty. Będzie pora na zmiany. O, mam nadzieję, że się uda to wygrać. Co? Oj, to jest rzut karny! Co koleś za błąd popełnił? Mamy karniaczka, założę się tak. Piękne przejęcie Cristiano Ronaldo. Nie wiem, czy to nie jest jeszcze czerwona kartka? Nie. Dobra, uderzmy może Leo Messi tym razem. Leoś, gdzie ty tą piłkę wpakujesz? Może tutaj, spróbujmy. Tak! Dobra, tak jak w ostatnim meczu, pora na zmiany. Za Neymara wejdzie tym razem James Rodriguez, tak ostatnio. Zobaczmy jeszcze. Może Zlatan zamiast Messiego. I zamiast Ronaldo. Nie wiem kto, w sumie nie mam pojęcia. Niech będzie Lewandowski tym razem. Lewy do Zlatana i braka, dobra. Ja myślałem, że to wpadnie, naprawdę byłem przekonany, że to jest bramka. Nie, 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 proszę, tylko nie w końcówce. Jak się pomylił Robben. O! Nie, nie, nie. Nie tego, nie tego.
Rusz się, słupek! Jaki fart! Ale mnie koleś teraz ciśnie. Ja się nie zdziwię, jak tu stracę bramkę. Wyjazd z tym... Jest, rzut rożny? Nie, piątka. Patrzcie na to. Patrzcie i się uczcie. Tak jest... Nie! Lewy! Tak się nie uczcie. Nie, nie! Jackson Martinez się rozpędza. Kim ja go mam sfaulować? Ramos! Nie! Nie! Końcówka spotkania. Nie! To tak się nie może skończyć. Dawaj, jeszcze jedziemy. Jeszcze to nie koniec. Xavi, musimy być lepsi. Nie! 2-1. Pierwsza porażka w tej serii. To jest chyba 8 mecz dopiero. I przegrywam. O nie. I teraz to co najgorsze. Czapka idzie w ruch. Mówiłem, że i nawet dzisiaj nie ruszę. Już włączam. Nie. Kurwa. Nie mam pytań. Już odpalam sobie randomizera. No... Ostatni losowany numer 40, jak widzicie. A po co mi randomizer? Przecież nie o to chodzi. What the fuck, co ja robię? W tej czapce znajduje się 60 karteczek. Nie wiem, kto będzie w środku. Nie wiem, kogo wylosuję. Z tych nerwów, kurde, randomizera chciałem używać. Proszę, byle nie Cristiano. Szuka, szuka. Te są podgrzewane, wiecie. Te takie jak łysy z UEFA. Dobra, mam karteczkę. Zobaczmy, kto będzie w środku. Jest! Nie wiem, czy wy to widzicie, ale to jest... Czekaj. Mathieu. Ja mówię z Matuidi. To jest Mathieu. Mam nadzieję, że dobrze widać. O, Mathieu. Muszę spikselować Mathieu. No jedziemy sobie. Numer 52 to jest Mathieu. Jeszcze dla potwierdzenia jeszcze raz ta karteczka. Tutaj macie wypisany numerek właśnie. Tylko nie będzie fokus działał dobrze. O, 52 Mathieu. Dobra. Realize. Tak, dostanę za niego 825. Dobra, Mathieu się mogę pozbyć. Ale mi ulżyło, ale coś czuję, że ta seria dopiero teraz się rozkręca. Będzie się działo. Zostawcie lajka, jeśli odcinek wam się podobał. Widzimy się kolejnym razem i zawodników zostało już tylko 59. Na razie i piona. Dobrze, to jest piłeczka bat...